Bardzo się cieszę, że to spotkanie jest tutaj przy naszej parafii, w tej sali konferencyjnej. Myślę, że ten wybór nie jest taki przypadkowy, ponieważ no tak w zasięgu ręki już prawie mamy święta wielkanocne, a to spotkanie będzie dotyczyło Wyspy Wielkanocnej i tego, co jest tam atrakcją. Także bardzo cieszę się z obecności zacnych gości, ale też i z tych wszystkich, którzy są zainteresowani pięknem naszego świata i którzy w takich spotkaniach uczestniczą. Pan Robertowi przekazuję mikrofon. Dziękujemy bardzo, księże Andrzeju. Ja również witam Państwa bardzo serdecznie i jak również witam naszego dzisiejszego gościa, pana Marka Fidlera, który przyjechał do nas dzisiaj ze swoim synem, Markiem Oliwierem. I ciebie, Marku, również bardzo serdecznie witam. Bardzo serdecznie witam władze naszego miasta na czele z panem burmistrzem Jerzym Rębkiem na czele i wiceburmistrzem panem Tomaszem Stefanem. Jest również z nami przewodniczący Rady Miasta pan Adam Adamski, którego również bardzo serdecznie witam. No i witam was, drodzy przyjaciele, tak to powiem, bo widzę dużo znajomych twarzy, które regularnie przychodzą na te nasze spotkania. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny jesteście tutaj z nami. Spotkaliśmy się w ramach 23. edycji radzyńskich spotkań z podróżnikami. Tak jak ksiądz Andrzej wspomniał, i miejsce, i temat nie jest przypadkowy, bo za chwilę usłyszymy opowieści o Wyspie Wielkanocnej, którą właśnie nasi goście odwiedzili, o której napisali bardzo ciekawą książkę i myślę, że dowiemy się dużo ciekawych rzeczy na ten temat. Zanim jednak oddam głos naszym gościom, chciałbym przedstawić jakby organizatorów spotkania, a są nimi Radzyński Ośrodek Kultury, Radzyńskie Stowarzyszenie Podróżnik, a także Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 21 przy pierwszym ELO w Radzyniu Podlaskim. I w tym momencie jeszcze witam panią dyrektor szkoły, panią Ewę Grodzką. Patronat honorowy nad dzisiejszym wydarzeniem, dzisiejszym, jak i jutrzejszymi spotkaniami, czy to na Skwerze Podróżników, czy w Radzyńskim Ośrodku Kultury, objął burmistrz Radzynia Podlaskiego, pan Jerzy Rębek, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję również sponsorom naszego wydarzenia, a są to firma dr Gerard, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim. Z kolei patronat medialny już od jakiegoś czasu nad naszymi spotkaniami sprawuje ogólnopolski miesięcznik Poznaj Świat, za co też również bardzo serdecznie dziękuję. Nie chcę przedłużać, dlatego powiem jeszcze kilka zdań o naszym dzisiejszym gościu i już oddaję mu głos. Marek Fidler urodził się 29 maja 1947 roku w Londynie. Jest wnukiem wydawcy Antoniego Fidlera oraz synem wybitnego podróżnika i przyrodnika Arkadego Fidlera. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, jednakże jurystą nie został, gdyż bardziej pociągały go podróże, świat Indian i innych odległych kultur. W 1974 roku wspólnie z ojcem Arkadym, bratem Arkadym Radosławem i żoną Krystyną założył Muzeum Pracownię Literacką Arkadego Fidlera z ogrodem kultur i tolerancji w Puszczykowie. Wspólnie z ojcem Arkadym napisał powieść Indiański Napoleon Gór Skalistych, przejmującą historię cynizmu najeźdźców i heroizmu skazanych na przegraną gospodarzy tych ziem. W 1980 roku towarzyszył ojcu w podróży do Kanady, podczas której odwiedził m.in. indiańską wieś Obidjuan, tę samą, którą ojciec poznał 40 lat wcześniej i opisał w książce Kanada pachnąca żywicą. Efektem tej wyprawy była druga wspólna z ojcem książka pod tytułem Ród Indian Algonkinków. Ponadto zafascynowany światem Indian napisał powieści poświęcone wielkim XIX-wiecznym wodzom, dla których obrona własnego ludu przed zachłanną inwazją białych ludzi była życiowym celem. Były to opowieści Szalony koń i Siedzący byk.
Marek Fidler odbył też szereg innych podróży, m.in. z synem Radosławem do Meksyku oraz synem Markiem Oliwierem do Anglii w poszukiwaniu śladów lotników z dywizjonu 303, a także do Peru, Boliwii i na Wyspę Wielkanocną. Zaowocowały one wystawami fotograficznymi. Dywizjon 303, Meksyk, śladami pierzastego węża w krainie Inków i Rapa Nui, zdumiewająca wyspa posągów. W 2017 roku wydał książkę pod tytułem Mała, Wielka Wyspa Wielkanocna. No cóż, przed Państwem Marek Fidler. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie witam. Przyjechaliśmy z moim synem z Puszczykowa. No to kilka godzin jazdy, ale przyjemnie się jechało. Tam mamy takie prywatne muzeum, pracownię literacką Arkadego Fidlera. Jeszcze za życia mego ojca. Tyle było pamiątek, których przywoził z różnych kontynentów, że postanowiliśmy to wszystko gdzieś tam wyciągnąć i stworzyć placówkę, taką prywatne muzeum. I może na początek puścimy taki króciutki film, jak to muzeum w Puszczykówku wygląda. Życzy pan sobie w świat? Proszę bardzo. A może od razu na takim okręcie? Szanowni pasażerowie, witam w Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie. Niech was nie zmyli słowo muzeum. To raczej podróż dookoła świata i to w obrębie jednego podwórka. Bo i sam Arkady Fidler, którego życiu poświęcone jest to miejsce, nie był zwykłym człowiekiem. Ten dom mój ojciec kupił w 1947 roku po powrocie z wojennej emigracji. To tutaj powstawało wiele jego znanych książek. Tu gromadził również eksponaty z egzotycznych podróży. Dziś przywiezienie takich motyli z Amazonii jest już niemożliwe. Istnieje ścisły zakaz ich łowienia. Pomyślelibyście, że taki świat znajduje się gdzieś koło Poznania? Piwnica tego starego domu przypomina fantastyczny świat Juliusza Verne z Podróży do Wnętrza Ziemi. Ale w prawdziwą podróż w nieznane trzeba popłynąć statkiem. Przed domem Arkadego Fidlera stoi naturalnej wielkości replika legendarnego okrętu Santa Maria, na którym Krzysztof Kolumb w 1492 roku dopłynął do nieznanych wybrzeży Ameryki. Budowa tego żaglowca trwała 4 lata, a symbolicznego wodowania dokonał Krzysztof Kolumb. Krzysztof Kolumb? Tak, Krzysztof Kolumb. Potomek tego wielkiego odkrywcy w linii prostej. O tym samym nazwisku i imieniu. Był tutaj i osobiście przeciął wstęgę. Omasztowany, ogromny kadłub wygląda dość nierealnie w środku puszczykowskiego lasu. Ale równie nierealne jest całe muzeum, w którym zaskakuje każdy eksponat. No tak, taki króciutki filmik. Tam stamtąd wyruszamy w świat, ten świat nas wabi. Jeszcze o tym Kolumbie powiem, on się zdziwił, bo on myślał, że to będzie taka miniatura, prawda? I jak przyjechał, zobaczył, że to jest właściwie w skali 1:1, bardzo się zdziwił. No i powiedział, że kilka widział takich replik, no bo i Hiszpanie zbudowali Santa Maria, bo wiecie państwo, prawdziwa Santa Maria nie istnieje, wiadomo, ona tam się rozbiła przy wyspie dzisiaj, wtedy to było Santo Domingo. Tak? Więc o co chodzi? On powiedział, że widział kilka takich replik, bo Hiszpanie zbudowali, Amerykanie, Japończycy, ale mówi, że ta nasza mu się spodobała również, chociaż stoi w ogrodzie, no bo tamte pływające były. No i tak, jeszcze jedna ciekawostka. Obok tej Santa Marii też ustawiliśmy samolot z dywizjonu 303, replikę słynnego samolotu Hurricane. I ten samolot zagra w filmie, bo był na planie filmowym. Podobno jesienią, mam nadzieję, wreszcie do kin trafi film Dywizjon 303, o tych naszych wspaniałych lotnikach. To jest film inspirowany książką mojego ojca, Arkadego Fidlera, Dywizjon 303. No ale dzisiaj chcieliśmy głównie o Wyspie Wielkanocnej. Kilka lat temu wybraliśmy się z moim synem. W naszym ogrodzie, tym ogrodzie kultury i tolerancji wokół muzeum, stoi taki wielki posąg, nazywa się Moai. To jest replika
posągu z Wyspy Wielkanocnej. No i zawsze jak oglądaliśmy ten posąg wychodząc do ogrodu, to mówiliśmy sobie, trzeba wreszcie pojechać na wyspę i zobaczyć, jak one tam na miejscu wyglądają. Ta nasza replika to jest jakiś taki 6,5-metrowy moai, czyli taki przeciętniak, no a tam na wyspie, niewielkiej wyspie, tam kilka tysięcy ludzi tylko żyło, co najwyżej jakieś 3-4 tysiące, około 1000 takich niezwykłych, wspaniałych posągów. Ale najpierw może puścimy film, tak, a potem trochę głębiej opowiem o ciekawostkach i tajemnicach tej wyspy. Tehnua. Imato barimaya yangrina hakkeatu mato wana eangaena paulo temahana. Ingonei he maurit puna mato imna uai iti angaera eanga mato paulo temahana it mato harinei kubait mi airat mato hare paulo temahana eangaena e hakkeana mato Arero, matu ori, matu hoko, matu me tupuna. Oira matu inapeai ko maori tupuna. Maururu te tiaki mai. Muszę spojrzeć na rzeźbę za moimi plecami. To jest słynny moai, czyli posąg z Wyspy Wielkanocnej. Kilkanaście lat temu Zygmunt Konarski, nasz wspaniały rzeźbiarz muzealny, wyrzeźbił kopię, replikę Moai. Od tego czasu Wyspa Wielkanocna jest w naszych sercach, w naszych umysłach i nadszedł czas, żeby odwiedzić ten niezwykły zakątek. Wielkanocna jest maleńkim punkcikiem, odległym o 3700 km od wybrzeża Ameryki Południowej. Przeszło 2000 km od najbliższej innej sąsiedniej wyspy zamieszkanej w Polinezji. Jest to wyspa wulkaniczna. Nazwa jej, Wyspa Wielkanocna, została nadana przez Holendrów, którzy dotarli tam w 1722 roku. W niedzielę wielkanocną. Inna nazwa, Rapa Nui, to jest nazwa polinezyjska, znaczy wielka rapa, czy wielka skała. Jest jeszcze inna nazwa, Pępek Świata. Wyspa ma około 160 km kwadratowych. To jest niewiele, bo to jest powierzchnia mniejsza niż na przykład miasta Poznania. Na wyspie żyje w tej chwili około 5 tysięcy ludzi, z tym, że Rapanujczycy są już w mniejszości, jest ich już tylko około 2,5 tysiąca. Skąd przybyli mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej? Istnieją dwie hipotezy. Jedna mówi, że z Ameryki Południowej, inna, że z Wysp Polinezji przybyli. Thor Heyerdahl uważał, że wspaniałe dzieła kamienne, megality na wyspie wskazują na pokrewieństwo z kulturą Peru, Inków i ich poprzedników.
Ahu Tahira i Ahu Winapu w południowo-wschodniej części wyspy. Mur tego ołtarza przypomina do złudzenia mury inkaskie i ich poprzedników. No ale dzisiaj okazuje się, że wiele innych badań językowych, kulturowych, genetycznych wskazują te badania, że jednak mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej są pochodzenia polinezyjskiego. Ludność skupia się w jednej miejscowości. Hangaroa, tam jest bieżąca woda, elektryczność, tam są hoteliki, tam przybywają turyści. Największą atrakcją Wyspy Wielkanocnej są niewątpliwie słynne posągi Moai. Wyrzeźbiono ich być może przeszło 1000. Wodzowie Ariki władali nadprzyrodzoną mocą mana. I chodziło o to, żeby po ich śmierci zachować tę ich energię nadprzyrodzoną, która wcielała się w posągi Moai. I te posągi, stojąc na wybrzeżu, zwrócone obliczami w głąb wyspy, spoglądały na ziemię swych potomków i chroniły mieszkańców tej ziemi. Ogromna większość posągów Moai powstała w kamieniołomach na stokach Ranoraraku, w tufie wulkanicznym. To jest scementowany pył wulkaniczny, skała dosyć miękka, łatwo poddająca się dłutu. Rzeźbiono dłutami kamiennymi toki. Z biegiem czasu rzeźbiono coraz potężniejsze olbrzymy. Jeden z niedokończonych, El Gigante, tak zwany, ma przeszło 21 metrów długości i gdyby go ukończyć, ważyłby około 250 ton. To jest tak wielki olbrzym, że nawet przy dzisiejszych środkach technicznych trudno byłoby go przetransportować na wybrzeże. Kamieniołamy Ranoraraku wyglądają tak, jakby zostały nagle opuszczone. Mianowicie bardzo wiele Moai pozostawiano niedokończonych, w różnych stadiach. Niektóre ledwie zaczęte, inne częściowo wykończone. Ale także u stóp i na zboczach wulkanu stoją już gotowe, wykończone posągi, które jak gdyby czekają, żeby przetransportować je dalej na wybrzeże. Rzeźbione w kamieniołomie Ranoraraku Moai transportowano do Ahu usytuowanych na wybrzeżu. Gdy pytano tubylców, jak to się odbywało, oni odpowiadali niezmiennie, że Moai same wędrowały.
1955 roku podróżnik Thor Heyerdahl dokonał ciekawego eksperymentu. Skrzyknął 180 rapanujczyków i nakłonił ich, by położyli 4-metrowy posąg na saniach zrobionych z rozgałęzionego konaru i przeciągnęli go za pomocą dwóch lin kawałek drogi. Próba się powiodła, ale figura była niewielka. Gdyby chciano przewlec po ziemi olbrzymy inne, no byłoby to znacznie trudniejsze. Obdarzony wyobraźnią czeski inżynier Paweł Pawel wziął sobie do serca opowieści wyspiarzy o kroczących wielkoludach i eksperymentalnie udowodnił, że zgrany zespół ludzi potrafi za pomocą lin zmusić wielkoluda, stojącego wielkoluda, do rozpoczęcia wędrówki w pozycji pionowej. Ahuakiwi to jedna z tych nielicznych platform, która znajduje się w głębi wyspy. To Ahu jest tak zmyślnie zorientowane w przestrzeni, że dokładnie celuje we wschodzące słońce podczas wiosennego, jesiennego zrównania dnia z nocą. Dzięki temu wyspiarze wiedzieli, kiedy przychodziła pora na prace rolne. Nau Nau leży na plaży Anakena. Anakena to szczególne miejsce. Legenda mówi, że na Anakenie wylądował Hotumatua, pierwszy król. On zaludnił wyspę. W murze tutejszej platformy Nau Nau dostrzegliśmy fragmenty starych, zniszczonych moai. Ahu co jakiś czas przebudowywano i powiększano. Niektóre posągi mają na głowie pukao z czerwonego tufu wulkanicznego ważące kilka ton. Czy to są kapelusze? Raczej nie. Prawdopodobnie wyobrażają włosy spięte w kok, jakie nosili wodzowie. Na plecach i pośladkach posągów widać intrygujące ozdoby. Niektórzy badacze dostrzegali w nich wizerunek egipskiego krzyża Ankh, symbolu życia. Najprawdopodobniej jednak były to oznaki godności wodzów. W 1722 roku admirał Roggeveen, Holender, natrafił na nieznaną wyspę. Holendrzy, obserwując nieznany ląd przez lunety z daleka, zdziwili się, że na wybrzeżu stoją jacyś potężni wojownicy. Gdy podpłynęli bliżej, stwierdzili, że to potężne figury. Dla Rapanujczyków pojawienie się białych żeglarzy na wielkich statkach było czymś takim, jakby dla nas zjawienie się UFO. No i uwiecznili statek przybyszów na brzuchu jednego ze swoich posągów. Gdy w 1774 roku dotarł na wyspę wielkanocną James Cook, 4 lata po wcześniejszej wizycie Hiszpanów, zdziwił się, gdyż zauważył jakieś dziwne zmiany. Na przykład część posągów Moai leżała. Wyspiarze jakby przechodzili trudny okres. Ich ogrody, pola uprawne częściowo leżały odłogiem. Wyglądało tak, jakby jakiś kataklizm nawiedził wyspę. Wyspę Wielkanocną postrzegano jako przykład katastrofy ekologicznej. Uważano, że tubylcy lekkomyślnie ogołcili wyspę z drzew. Jednakże amerykańscy archeolodzy Hunt i Lipo doszli do przekonania,
że wylesienie wyspy nie doprowadziło Rapanujczyków do klęski. Wiemy jednak, że koniec końców popadli oni w skrajną nędzę. Kto zadał im straszliwy cios? Dla Hanta i Lipo odpowiedź jest jednoznaczna. Bezwzględność białego człowieka i przywleczone przez niego choroby. Wyspa Wielkanocna posiada mnóstwo jaskiń. Powstawały w czasach tworzenia się wyspy bąble gazów, przedzierając się przez magmę, tworzyły jaskinie. No i ludność często zamieszkiwała je. W pewnym momencie na wyspie upadły autorytety. Tradycyjni wodzowie utracili władzę. Zaczęto wówczas organizować wielki wyścig po jajko. Z nadejściem wiosny konkurenci schodzili się na stoku wulkanu Ranakau, schodzili w dół i do morza i płynęli do pobliskiej wysepki, gdzie rybitwy czarnogrzbiete właśnie składały jaja. Zawodnik, który pierwszy znalazł jajo, wręczał je swemu zwierzchnikowi. W tym samym ten zdobywał tytuł człowieka ptaka i uważany był za wcielenie Boga, stwórcy Makemake. Tytuł człowieka ptaka dawał mu władzę na rok, aż do następnych zawodów. A w tych tutaj kamiennych schronach na wulkanie Ranakau siedzieli kapłani i wypatrywali zwycięzcę wyścigu. Na skałach wulkanu Ranakau widnieje mnóstwo petroglifów przedstawiających człowieka ptaka. Są także płaskorzeźby przedstawiające Boga Makemake. Wyspa Wielkanocna nie tylko zadziwiła świat posągami Moai, lecz także pismo, które powstało na wyspie. Tutaj w ręku trzymam tabliczkę Rongo Rongo z pismem opartym na znakach lub piktogramach. Aktualnie nikt nie potrafi odczytać tego pisma. Wiemy tylko, że czyta się od lewej do prawej, odwraca się tabliczkę, kolejna linijka do końca i znowu się odwraca i tak dalej. Wszelkie próby odczytania tego pisma kończą się niepowodzeniem. Kobiety tłuką korę machute. Z kory drzewa machute, ubijanej, następnie moczonej i gotowanej, Rapanujczycy wyrabiali rodzaj materiału do szycia ubiorów. Festiwal, który rokrocznie odbywa się w lutym. Są to zawody sportowe, tańce, śpiewy, są także wybory królowej Tapati. Zawody sportowe to między innymi bieg wokół jeziora w kraterze Ranoraraku z naręczami bananów. W czasie Tapati najwięcej turystów odwiedza wyspę.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja sobie tutaj wypisałem kilka takich spraw, które chciałbym poruszyć w związku z tą wyspą, bo to jest rzeczywiście niezwykle ciekawa wyspa. Chociażby o pierwszy punkt, samotność, izolacja tej wyspy. Proszę sobie wyobrazić, że ci ludzie zaludnili, Rapanujczycy zaludnili tę wyspę prawdopodobnie w XII wieku
i potem przez wiele, wiele wieków żyli właściwie w zupełnej izolacji, najprawdopodobniej w zupełnej izolacji. I ci ludzie w tej izolacji potrafili tworzyć niebywałe dzieła. Chociażby te moai, te posągi ustawiane na tych platformach niesamowitych, różne inne sprawy, chociażby pismo, o którym jeszcze też chciałem powiedzieć. W izolacji raczej wszystko jakby zamiera. To tak jakby nie podlewać rośliny, tak jakby się to wszystko powinno kurczyć. A u nich nie, jakaś była niebywała chęć tworzenia. No nie wiem, oni mówili, że poruszała ich ta mana, ta energia. No może w sensie psychologicznym, bo nie wierzę, żeby taka energia faktycznie istniała, ale w sensie psychologicznym może to było im bardzo potrzebne. Klęska ekologiczna, prawda? Wyspę Wielkanocną postrzega się dzisiaj jako przykład. To znaczy nie wszyscy postrzegają, ale często w podręcznikach historycznych, w książkach, jako przykład wielkiej klęski ekologicznej i bardzo często też obarcza się samych mieszkańców, prawda, winą, że wykarczowali las. Że w XVII wieku okazuje się, tam już nie było drzew. No i prawie katastrofa nastąpiła, bo ziemia odsłonięta, tam jednak ostre wiatry, oddech południa zimnego, Antarktydy, chociaż to daleko, ale jednak te wiatry zimowe ostre, światło słoneczne też mocne i ziemia jałowiała i bardzo to na plony, prawda? I jest taka teoria, że oni wyniszczyli las, doprowadzili do klęski ekologicznej, to było jakby takie samobójstwo ekologiczne, no i zaczęło brakować żywności, wojny domowe, straszliwa walka o kurczące się zasoby, no i wielka katastrofa i potem zniszczenie kultury i tak dalej. No ale okazuje się, że jednak nie tak to się rozgrywało, prawda? Na przykład, rzeczywiście w XVII wieku drzew zabrakło, ale czy tylko ludzie? Nie. Szczury, okazuje się, które z nimi przybyły na wyspę, tak się rozpanoszyły, a przysmakiem tych szczurów były właśnie owoce palmy tam rosnącej. No i szczury bardzo mocno też przyczyniły się do wytrzebienia lasu. Las zniknął w XVII wieku. Naprawdę wyglądało to na katastrofę, ale oni w genialny sposób sobie poradzili. Okazuje się, że stworzyli tak zwane kamienne ogrody. Normalnie jak jest rola, to się kamienie usuwa, prawda, z roli, żeby to wszystko lepiej można było uprawiać, kultywować, a oni wręcz przeciwnie. Oni rozłupywali kamienie i układali jedno przy drugim, ale zostawiając tylko takie szparki, żeby rośliny mogły kiełkować i w górę. No i o co chodziło? O to chodziło, żeby właśnie zachować wilgoć. No i także te kamienie się nagrzewały się za dnia, a nocą oddawały ciepło i także uratowali zagrożone zbiory swoje. Kto wyniszczył lasy? No więc właśnie nie sam człowiek, ale także i zwierzęta. Te kamienne ogrody bardzo im pomogły w zażegnaniu kryzysu. No ale pojawił się inny kryzys, bo wodzowie przecież mając tą energię mana, oni tak wierzyli, jak gdyby wpływają na plony, na dobrostan tej wyspy, a tu nagle kryzys. Okazało się, że ta mana wodzów przestała działać w pewnym momencie, prawda? Najprawdopodobniej lud musiał uratować, bo przecież nie wodzowie grzebali w ziemię, tylko lud zajmował się rolnictwem. No i ktoś wymyślił właśnie te genialne kamienne ogrody i uratował wyspę przed głodem, prawda? Ale co się stało? No,
brak zaufania, zrodził się brak zaufania do wodzów. Nagle okazało się, że ta mana jest niewystarczająca, nie ratuje wyspy. To był jakiś bardzo ważny kryzys. I dlatego też, żeby nie doszło do wojny domowej, wymyślono ten wspaniały wyścig po jajko, prawda? Bo kryzys zaufania do wodzów, no ale bez wodzów trudno żyć. No więc teraz ten, kto wygrywał, tu pokazywaliśmy, prawda, kto wygrywał ten bieg czy płynięcie po jajko i stawał się człowiekiem ptakiem, przez rok zdobywał godność wodza. Już wodzowie ci dziedziczni no, odeszli, ale pojawili się inni wodzowie i jakiś spokój w tym społeczeństwie uratowany. Dlaczego obalili wszystkie Moai? To jest następna ciekawostka, zagadka. W XIX wieku, w 1940 roku, ani jeden już Moai nie stał na tych postumentach, na tych kamiennych takich no, ołtarzach, prawda? No co się stało? Co się stało? Przecież to były no, bardzo ważne dla nich pomniki. Co się stało? Właśnie, no, tu chodzi o to, że okazało się, że ta mana tkwiąca w tych pomnikach nie zdaje egzaminu, że po prostu one przestały być skuteczne. Potem pojawił się też biały człowiek. Gdy przybyli Holendrzy, niestety ten pierwszy kontakt przebiegł bardzo źle. Tubylcy witali ich z otwartymi ramionami, byli zachwyceni, że wreszcie ktoś się pojawił. Jak już mówiłem, oni żyli w straszliwej izolacji, nagle zobaczyli innych ludzi. No, co było przybyszów? To było coś niebywałego. Tłumnie się rzucili, żeby ich witać, a Holendrzy się przestraszyli i zaczęli do nich strzelać po prostu. Prawda? To było no, zupełnie nieporozumienie straszliwe. Zaczęli do nich strzelać. No i to był też kolejny cios dla tej many tych wodzów. Nagle się okazało, że ta mana w tym wypadku także zawiodła, nie chroniła mieszkańców. Kolejna sprawa. Po Holendrach przybyli Hiszpanie, potem Anglicy. I co? I co nastąpiło? Nagle przekonali się mieszkańcy, że istnieje wielki świat gdzieś tam dookoła, że przybysze przybywają na wielkich statkach, że mają wspaniałą broń, armaty, muszkiety, że pięknie są ubrani, prawda, a oni sami chodzili prawie goło, bo tam nie było skór, nie było się czym prawie okryć. No i nagle zapragnęli tych przedmiotów białego człowieka, prawda. Uganiali się za kapeluszami, za jakimiś kurtkami i tak dalej. No i wtedy też zaczęli się odwracać już ostatecznie od tych swoich Moai, bo te Moai już ich nie chroniły, nie dawały opieki, nie przysparzały jakichś tam plonów i tak dalej. No i wtedy zaczęli obalać te pomniki. I właśnie już w XIX wieku wszystkie pomniki leżały, prawda? Także skończyła się ta era niebywałych pomników. Ale kto właściwie zniszczył tę kulturę, prawda? No bo to była niebywała kultura, bardzo ciekawa, w izolacji powstała. Jeżeli sami się nie zniszczyli, bo najczęściej tak sądzono, że sami się zniszczyli, jak już mówiłem, nie. Jednak to okazuje się biali przybysze z Ameryki Południowej, łowcy niewolników, ich rajdy, prawda, powodowały, że to była katastrofa. Oni wpadali tam, wykradali ludzi do ciężkich prac, większość z nich wymierała. No i nie tylko w ten sposób wymierali, ale także wymierali na skutek kontaktu z obcymi. No proszę sobie wyobrazić, ci ludzie przez kilkaset lat żyli w izolacji. Oni byli zupełnie nieuodpornieni na bakterie, prawda? Na bakterie gdzieś tam ze świata. Nawet zwykły katar ich zabijał. To było coś niesamowitego. Także w drugiej połowie XIX wieku nastąpiła no, katastrofa. Właściwie cała wyspa wymierała. Cała elita wymarła tej wyspy. Inni no,
to już było bodajże około 110 ich tam przeżyło. Cały ten właściwie kultura ich upadła. Oni nawet zapomnieli, jak transportowali te swoje moai. Oni stworzyli kiedyś pismo. To jest też niebywała sprawa. Pismo, no to jest wynalazek, okazuje się niezwykle ważny, no wiemy na to na co dzień, ale też bardzo trudny, to znaczy bardzo rzadko wystąpił. To znaczy dzisiaj się mówi, że właściwie tylko w dwóch miejscach na świecie tak zupełnie niezależnie powstało pismo. Gdzie? U Sumerów, przeszło 5000 lat temu, i u Indian meksykańskich, jakieś 2500 lat temu. Nawet Egipt prawdopodobnie czerpa jakąś inspirację właśnie od Sumerów, prawda? Czyli zupełnie niezależnie. No a co następuje? W XIX wieku, gdy zaczęli tam przybywać biali żeglarze, zauważyli te dziwne tabliczki. Kochał Rongo Rongo z tymi napisami dziwnymi, prawda? Ale niestety już nikt nie potrafił tego odczytać, bo wszyscy mistrzowie pisma zostali wytępieni. Dlatego my dzisiaj nie potrafimy tego pisma odczytać. Ale jak ono tam powstało, to jest niebywała rzecz. Właściwie na wyspie ani jedna tabliczka się nie zachowała. No te wszystkie kataklizmy spowodowały, że nie ma tam ani jednej. Myśmy kupili taką tabliczkę, gdyby to była prawdziwa, to pewnie by z około miliona dolarów kosztowała, ale to jest replika oczywiście, prawda? To jest replika, no i takich prawdziwych tabliczek jest 20 kilka w różnych muzeach na świecie, tylko tyle. Jest duże uzależnienie, ale z drugiej strony jest część z tych wyspiarzy, którzy chcieliby dążyć do niepodległości. Jak to się dalej potoczy, trudno powiedzieć. Może Państwo mielibyście jakieś pytania, coś byście chcieli się jeszcze dowiedzieć o tej wyspie, bo rzeczywiście tam jest, już ja tylko poruszyłem niektóre rzeczy, ale to jest rzeczywiście... Z kraterów mają i gdzieś tam z głębi, prawda? Ale mają tak mało, że dla turystów na przykład woda musi być sprowadzana z kontynentu, bo nie starczyłoby. Tak, tak, dlatego tam jest dosyć drogo, prawda? Wszystko jest drogo, bo wszystko właściwie jest sprowadzane z kontynentu. Jest gubernator miejscowy, no ale główna władza spoczywa jednak w Chile i dlatego oni się buntują. Powiedz może, ty mówiłeś wczoraj tam w radiu o tym parku, jak tam na wyspie Wielkanocnej był taki park, właściwie jest park, który nazywa się Rapa Nui, ten park, i on należał do Chile do 2017 roku, bo każdy turysta, który przyjeżdża na Wyspę Wielkanocną, na Rapa Nui, to musi wykupić takie bilety, żeby zwiedzać ten park. No i te pieniądze trafiały do Chile. I Rapa Nuiczycy byli bardzo, bardzo źli na to, bo mówili sobie, no dlaczego nasi przodkowie wybudowali te posągi, tutaj turyści przyjeżdżają dla tych posągów, żeby zobaczyć dzieła naszych przodków, dlaczego te pieniądze trafiają do Chile. No i pani prezydent chilijska wyraziła zgodę, że te pieniądze będą teraz trafiały do Rapa Nuiczyków i oni teraz zarządzają tym parkiem Rapa Nui. Jakie rodowite zwierzęta tam można spotkać? No tam było bardzo kiepsko ze zwierzętami. Proszę sobie, właściwie co oni jedli? No ziemniaki przede wszystkim, prawda, które przywieźli ze sobą. Inne zwierzęta nie wytrzymały tej drogi, na przykład świnie nie przeżyły, natomiast kury przeżyły, prawda? I kury były ważne. I co jeszcze? Oni przywieźli szczury. Szczury polinezyjskie, wprawdzie niewielkie, które potem, można powiedzieć, zjadły las tej wyspy, ale oni je też jedli, bo to był kawałek mięsa, to było trochę mięsa, prawda? Tak, jeszcze może jeszcze jakieś pytanie? Tak? Jeśli polecę do tej wyspy, to tam do niej przypadek? Z
zupełnie przez przypadek. Płynęli i nagle widzą jakieś dymy, prawda? No, dymy podpłynęli trochę bliżej i widzą przez lunety wyspę i na tej wyspie, na wybrzeżu potężnych wojowników, prawda? To były te posągi. Ja wiem, ale przez sam przypadek wyspę, bo samej wyspy nie szukali, ale kontynentu, bo... Tak, bo były takie też teorie, że gdzieś tam na południu jest wielki kontynent, który trzeba odkryć, prawda? Ale wyspę zupełnie przypadkowo natrafili na wyspę, no i tak się zaczęła dla Europy też wiadomość o tej wyspie. Nie, bo oni jeszcze długo potem szukali tego lądu, więc nie mieli szans, prawda, żeby zabrać. Poza tym to spotkanie było bardzo przykre, bo przecież oni zaczęli strzelać do nich. I tak to spotkanie dwóch zupełnych fantastycznych, mogłoby być spotkanie dwóch światów bardzo fantastyczne, a skończyło się to no, porażką, prawda, z powodu właśnie tego strzelania. Raczej to pismo stworzyli na miejscu, bo w Polinezji nie ma pisma, nie było pisma. W innych wyspach, bo jeżeli by było na innych wyspach pismo, no to wiadomo, gdzieś tam może, bo z Azji przybyli Polinezyjczycy, ale na innych wyspach nie ma pisma, tylko na tej najbardziej izolowanej wyspie i to jest niebywałe. Na większych, bardziej, gdzie były kontakty i tak, bo pismo powstawało tam, gdzie były kontakty, handel, trzeba było notować i tak dalej, a tam nie, tam była izolacja. I dlaczego tam powstało pismo? To jest niesamowite. A na innych wyspach, gdzie mogłoby bardziej predestynowanych, no nie. Tak. Bardzo dziękujemy. Widzę, że naprawdę... Pojawia się dużo pytań. Ja zachęcam do zakupu książki naszego dzisiejszego gościa i tu naprawdę bardzo dużo rzeczy jest wyjaśnionych, które tutaj jeszcze nie padły. Poprosiłbym pana burmistrza. Jak zwykle, proszę państwa, mamy niespodziankę dla naszych gości i dla naszego gościa również dzisiaj mamy pewien prezent, ale zanim ujawnię, jaki jest to prezent, chciałbym serdecznie panu podziękować. Panie Marku, tak jak pan widzi, jest tak wiele pytań, jest tak wiele takiego zainteresowania, prawda, światem, który pan nam tutaj przybliża. Jesteśmy już rozkochani akurat w tym krajoznawstwie, ale nie tylko polskim, ale i światowym. To dzięki między innymi tym licznym spotkaniom z podróżnikami i myślę, że wszyscy oczekujemy kolejnych spotkań, bo to jest takie wyjątkowe przeżycie dla nas. Ale tak, aby to spotkanie z mieszkańcami Radzynia było zapamiętane dłużej, stało się już tradycją, że ofiarujemy naszym gościom, miłym gościom, takie karykatury, tak? Ale bardzo miłe, bardzo... Bardzo proszę. Tak, tak. A twórcą tej pracy jest jeden z radzyńskich artystów i serdecznie pana tutaj witamy i pragniemy to przekazać na pańskie ręce. Ha, ha, ha.
Będzie, myślę, to miłą taką pamiątką z pobytu w Radzyniu. Dlatego też jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy i liczę na to, że te spotkania będą w przyszłości również, tak aby rzeczywiście kolejne zakątki świata były nam przybliżone. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Marku. Mamy jeszcze jedną niespodziankę dla naszego gościa. To też już się stało taką tradycją, że Radzyńskie Stowarzyszenie Podróżnik ustanowiło taki pamiątkowy medal radzyńskich spotkań z podróżnikami. I ja chciałbym tak też na pamiątkę tego naszego dzisiejszego spotkania wręczyć panu Markowi taki medal potwierdzony certyfikatem. Są to medale numerowane, ich nie można kupić, nie można nigdzie nabyć, tylko można dostać u nas tutaj w Radzeniu. I niech ten medal będzie również pamiątką tego dzisiejszego spotkania, ale również chciałbym jeszcze jeden medal wręczyć gospodarzowi naszego dzisiejszego spotkania, księdzu kanonikowi Andrzejowi Kieliszkowi. Jeżeli mogę prosić księdza tu do nas. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za to, że nas przyjął tutaj w swoich gościnnych progach i też taki certyfikat, który potwierdza otrzymanie tego medalu. To cóż, szanowni państwo, nasz gość powiedział, że wszystkim zainteresowanym podpisze swoje książki. Przygotowaliśmy też te nasze tradycyjne wizytówki. Państwo wiedzą, o co chodzi. Ja ze swojej strony jeszcze raz dziękuję wszystkim za przybycie na dzisiejsze spotkanie. Z racji, że jesteśmy w okresie przedświątecznym, chciałbym państwu też złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych świąt spędzonych w gronie rodzinnym. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne spotkania, które już planujemy w czerwcu. Szczegóły podamy wkrótce. Dziękuję i naszego gościa pozostawiam do państwa dyspozycji.